Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Zapraszam na kolejne kilka rad odnośnie najnowszego dodatku do GTA Online: zbrodnie i finanse, czy więcej zbrodni i finansów. Podczas wielogodzinnej rozgrywki GTA Online nauczyłem się paru fajnych trików, które myślę, że wam się przydadzą, a także rozwijemy parę wątpliwości typowo ekonomicznych odnośnie tego, które paczki najbardziej opłaca się kupować. Wielu graczy kłóciło się ze mną, że najlepiej kupować paczki za 2000 dolarów, bo wtedy oszczędza się najwięcej. No i zgadza się, ale zróbmy trochę matematyki. Wiem, że już jest koniec roku szkolnego, no ale pewnie warto to wszystko sobie obliczyć, żebyście po prostu widzieli czarno na białym, jak to wygląda. Więc mamy 18 tysięcy za 3 paczki razem, no nie? Dzielimy je na 3 i wychodzi nam 6 tysięcy na paczkę. Za 8 tysięcy kupimy 2 paczki i wychodzi nam 4 tysiące za paczkę. No i za 2 tysiące kupimy jedną paczkę, no wychodzi nam 2 tysiące za paczkę, prawda? No i teraz, mając te liczby, możemy sobie bardzo prosto pomnożyć, ile kasy zajmie nam zapełnienie małego magazynu, czyli magazynu, gdzie zmieścimy 16 różnych paczek. Mnożymy 6 razy 16 i wychodzi nam 96. Później mnożymy 4 razy 16 i wychodzi nam 64. No i na końcu mnożymy 2 razy 16 i wychodzi nam 32, więc widzicie, że różnica tych wszystkich cen tych paczek jest troszeczkę duża. Mamy 32, 64 i 96 tysięcy. 96 tysięcy jest za wypełnienie całego magazynu najmniejszego w 100%, czyli 16 paczek, jeśli tam sobie dostarczymy. Po 3 paczki kupujemy zawsze za 18 tysięcy. No tutaj dochodzi jeszcze ryzyko, że możemy utracić te paczki, jeśli coś pójdzie nie tak, jeśli jakiś gracz nas zaatakuje czy coś, więc tutaj jest i ryzyko, no ale też więcej paczek możemy dostarczyć naraz do magazynu. Dlaczego ja się do tego tak przyczepiłem? Bo właśnie dużo graczy mówi, że bardzo, bardzo się opłaca jednak brać te paczki tańsze, te za 2000, bo za 2000 mamy tą jedną paczkę i no, za 32 tysiące zapełnimy sobie cały magazyn. No, różnica tutaj między tymi cenami jest duża, ale każdy z was musi zdecydować, czy chce za każdym razem robić tą całą procedurę oczekiwania na możliwość kupna nowej paczki, dojechanie do swojego biura i dojechanie z powrotem do magazynu, zaprowadzając towar, i jeździć po tym mieście, kręcić się w nieskończoność przez nawet, nie wiem, 3 albo i 4 godziny, zapełniając najmniejszy magazyn. Czy wolimy to zrobić szybciej, kupując 3 paczki naraz, wydając 96 tysięcy i za wypełnienie całego magazynu do pełna dostajemy 240 tysięcy, no minus te 96 tysięcy, które wydaliśmy na paczki. To już decyzja każdego z nas. No w przypadku, gdybyśmy za 2000 dostarczali te paczki do magazynu, no to byśmy mieli praktycznie na czyściocha te 200 tysięcy dolarów już po wypełnieniu całego magazynu i sprzedaniu ładunku. Ja osobiście zawsze biorę najdroższe paczki ze względu na to, że zajmuje to mniej czasu wypełnienie takiego magazynu, a te 96 tysięcy, jeju, ja zrobię sobie jeden napad, albo kilka innych misji, albo pójdę na jakiś adwersarz, albo z ekipą porobię jakąś playlistę i też zarobię ze 100 tysięcy. Także to nie jest jakaś tam wielka liczba, a też wolę mieć ten magazyn zapełniony i po prostu w odpowiedniej chwili sobie go zdeponuję. Chodzi tu głównie o czas. No, czy wolimy więcej czasu poświęcić na dostarczanie tych paczek za 2000, czy wolimy mniej czasu dostarczyć te paczki za 96 tysięcy? No, każdy z was musi zdecydować, do cholery. Dobrze, już koniec liczenia. Niewiele osób pewnie przebrnęło przez tą pierwszą część filmu, więc dla najbardziej wytrwałych mam najbardziej smakowite porady odnośnie tego dodatku, więc słuchajcie dalej. Ogólnie, pewnie zawsze, kiedy dojeżdżaliście do jakiejś paczki, wysiadaliście z samochodu albo z śmigłowca, nie wiem. Ogólnie jest tak, że te paczki, jeśli sobie
leżą na ziemi, możemy sobie je zebrać pojazdem. Wcale nie trzeba wysiadać z samochodu czy ze śmigłowca, żeby je zabrać. Podlatujesz, dotykasz pojazdem i odlatujesz. Albo podjeżdżasz, dotykasz samochodem i odjeżdżasz. Nie trzeba wysiadać i nigdy tego nie róbcie, bo to zajmuje więcej czasu. Natomiast jeśli mamy więcej osób w naszym śmigłowcu czy w samochodzie, no to już pasażerowie muszą wysiąść, bo paczkę zbiera tylko jakby kierowca. Najlepiej jest zatem, żeby każdy z naszych podopiecznych miał albo swój śmigłowiec, albo swój samochód. I wtedy każdy będzie mógł szybko zgarnąć paczkę. No w przypadku samochodów, no to po prostu trzeba zabrać samochód, jedna osoba zabiera samochód, jedzie do celu i też wszyscy się nie plątajmy wokół niego, bo czasami okazuje się, że trafiki się jakoś dziwnie lagują i w niego napieprzają, albo że nasyłamy na niego policję i ta policja zajeżdża mu drogę, więc jeśli ktoś już bierze samochód, niech jedzie tym samochodem do celu, odjedźmy gdzieś na bezpieczną odległość i ewentualnie wspierajmy go, jeśli będzie miał jakieś problemy. Drugą najważniejszą chyba sprawą w szybkim wypełnianiu magazynów jest to, aby prezes był zawsze w biurze. To naprawdę bardzo pomaga, bo od razu unikamy wszystkich tych animacji wchodzenia do biura, czy nawet dojeżdżania prezesa do biura. Niech on sobie siedzi przy tym biurku, obserwuje ewentualnie swoich podopiecznych, co oni tam do cholery robią. Niech siedzi albo będzie w pobliżu tego biura i w momencie, kiedy oni tylko dostarczą paczkę, nasi współpracownicy, niech on już od razu zamawia nowe i nasi współpracownicy pojadą już po następne. Nie ma co czekać na to, aby ktoś tam dojechał sobie do biura i wchodził do tego biura, to wszystko, wiecie, podchodził i tak dalej. Na tym naprawdę da się zaoszczędzić dużo czasu i w wymiarze wypełniania całego magazynu to są nawet godziny. Może na tym godzinę zaoszczędzić gdzieś około. Tak myślę, nie wiem, bo nie liczyłem tego, ale na moje wyczucie można z godzinę na tym zaoszczędzić. Na samym takim wchodzeniu do garażu, do biura, wychodzeniu, dojeżdżaniu, naprawdę. Także zawsze prezesa zostawiajcie w biurze. No chyba, że będziecie potrzebowali jego jakiejś szczególnej pomocy. No to wtedy wiadomo, że lepiej, żeby ruszył dupsko. I słuchajcie, kolejna rada. Na pewno wielu z was już odkryło, że buzard, którego możecie sobie przywołać poprzez pojazdy partnera albo pojazdy prezesa, spawnuje się zaraz na ulicy. Nie trzeba po niego jechać na najbliższe lądowisko. Po prostu naciskacie buzard i on się zaraz spawnuje koło was gdzieś na ulicy bardzo blisko, więc korzystajcie z tej funkcji. Dodatkowo powiem wam, że tylko jedna osoba w ekipie musi mieć buzarda, żeby można było go sobie pojawić, zamówić zaraz na ulicy za darmo, więc nie muszą mieć tego buzarda wszyscy. No i dobrze, ja wiem, że większość z was ma te obawy wobec cheaterów, wobec osób, które nachalnie przeszkadzają w dostarczaniu paczek. I co do diabła mam zrobić, jeśli mogę robić wszystkie te rzeczy, które opisałem na sesji publicznej? Jest taki sposób, od którym się zastanawiałem, żeby wam go powiedzieć, bo jest on trochę taki nielegalny, chodzi o zgliczowanie gry. Nie mówiłbym wam o tym, gdybym sam nie grał w GTA i nie miał problemu z cheaterami, a no bądźmy szczerzy, niedługo one się pojawią, jak tylko pojawi się tych cheaterów więcej i pojawią się odpowiednie cheaty do spawnowania Bóg wie czego i robienia nam problemów. Tak więc, jak to zrobić? Jak zrobić sesję jednoosobową, publiczną? Słuchajcie, procedura jest banalnie prosta. Ja to odkryłem jakiś czas temu. Po prostu mam internet radiowy, komórkowy. Nie wiem, jak to się to profesjonalnie nazywa. Tak czy inaczej, zdarza się, że na ułamek sekundy zrywa się połączenie. Czasami. I wtedy zauważyłem, że mnie wywala z sesji. Znaczy wywala wszystkich innych graczy jakby z sesji, a ja zostaję w sesji publicznej, mam swoją sesję i w momencie, kiedy już ten internet się połączy, no to każdy inny gracz w moich znajomkach może sobie dobić do mojej sesji. Ja cały czas mam sesję publiczną i ja jako jedna osoba mogę być w tej sesji publicznej i mogę robić dalej paczki, ale jestem pojedynczą osobą.
I to się zdarza niezwykle często w moim przypadku. Natomiast jeśli chcecie zasymulować tego glitcha u siebie w domu, w swoim internecie, rozłączcie internet na, nie wiem, 2-3 sekundy, po czym połączcie go znowu i w ten sposób utworzycie publiczną sesję jednoosobową, gdzie będziecie mogli ze swoją ekipą po prostu się pozapraszać i zrobić cały magazyn, dostarczyć wszystkie paczki. Niemniej ja polecam, żebyście właśnie robili na tych sesjach publicznych, gdzie jest więcej graczy, te paczki, bo zawsze jest ciekawiej, no kurczę, po to w sumie gramy w online, nie po to, żeby zdobywać jakąś, nie wiem, nierealną ilość gotówki, żeby mieć na wszystko. Moim zdaniem gra się wtedy nudzi, nie jest to aż takie ciekawe, jeśli będę miał możliwość kupienia wszystkiego w każdej chwili, co tylko się pojawi. Myślę, że fajnie, jeśli w jakiejś tam części ta gra jest dla nas zagadką. I pamiętajcie, żeby używać tego glitcha z głową, jeśli naprawdę ktoś już będzie wam bardzo, bardzo przeszkadzał. Pamiętajcie, że wspólnie się bawimy w GTA Online i wspólnie wykonujemy różne czynności, bo ludzie są najważniejsi i interakcja w grze między nimi jest fajna, a nie to, że zdobędziemy wszystkie możliwe samochody, samoloty w grze i po prostu będzie fajnie. W jakim sensie będzie fajnie? To samo możecie sobie zrobić na singlu, wczytując mody. Ale wtedy nie ma graczy, nie ma to takiej satysfakcji, prawda? Więc bawmy się razem, bawmy się z głową. Korzystajcie z moich rad, mam nadzieję, że wam pomogą łatwiej zdobywać kasę i przede wszystkim szybciej w najnowszym dodatku więcej zbrodni i finansów. Ja wam bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki. Na razie, pa pa!